witam w kolejnym z odcinków z garażu. Niestety, ale walnęła mi osłona lagi parę wyjazdów temu. Niestety, no, poszła w mak. Niestety się rozleciała. No, zimny plastik to niestety, no, pęka, nie? Ściągnąłem sobie skarpetę, ponieważ niestety, ale niestety się dziury porobiły. Rozwaliło mi osłonę i te plastiki, co były poprzekręcane tu, jak laga się sprężała, po prostu osłona zawadzała i targała i powydzierała dziury. Z drugiej strony też ściągnę osłonę, tylko już nie będę jej rozcinał, tylko ściągnę ją przez górę, bo jeszcze jest dobra. Ale tutaj jeszcze możecie zobaczyć, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. W ogóle zero piasku, czyściutko. Wcześniej było troszeczkę tylko wilgoci, tak dosłownie minimalnie było wilgoci na tym. Myłem motor i było troszeczkę wilgoci przez te dziury, co poprzelatywało, a tak to jest naprawdę, naprawdę zero piasku, zero jakiegoś syfu, kamyczków, nie kamyczków, tego wszystkiego. Czyli osłona spełniała swoją powinność. I lagi są jak nowe. Ogólnie nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, iż mam zamiar przebudować MRF-a chyba. Bo nie opłaca mi się kupować nowego, no nie stać mnie na takie wydatki. Nie stać mnie na takie wydatki na razie i chyba niestety, ale przebuduję tego MRF-a. Bo sprzedam go za ile? Za 3800, 3700. Nie opłaca mi się go sprzedawać. I doszedłem do wniosku, że chyba przebuduję całkowicie tego MRF-a na zawody. Jakby to sorry za psa, ale coś mu tam odpierdzieliło i coś zobaczył już czego. Zaraz pójdę zobaczyć. No i będę wyprzedawał chyba części. No i będę go przebudowywał. Co mam zamiar zrobić? Z przodu zamontować lagi w pełni regulowane. Jak i z tyłu amortyzator w pełni regulowany. I tu jest ten pies pogrzebany. Z przodu ja bym chciał ala coś ala typu Fast Race'a, te lagi. No i tu też jest to, że one są naprawdę drogie. Naprawdę są drogie i nie chciałbym tyle kasy ładować. Tak samo z tyłu amortyzator pełni regulowany, to też chyba jest około 600 zł kosztuje. Tak samo dużo kasy, już widzicie, że jest dużo kasy, a ja nie chcę, nie wiadomo ile w tego pita ładować. Bo teraz będę kupował busa, mam nadzieję, że w następnym tygodniu się uda coś kupić. No i będę odkładał kasę, może kupię jakąś krosówkę, nie wiem, zobaczymy. Ale chciałbym kasę odkładać, a nie pakować w tego pita, nie wiadomo ile. Czyli wszystko po najtańszym koszcie i jak najlepiej zrobić, nawet lepiej niż na tych częściach obecnych. Więc wracamy do sedna. Mam zamiar z przodu zmienić ogólnie geometrię ramy. Po prostu kąt wyprzedzenia główki ramy, żeby był większy. Żeby ten pit ogólnie sam se prostował przy jeździe szybszej przez nierówności, żeby po prostu tak jak w normalnym krosie, żeby mi ten pit cały czas prostował. No i tyle w tym temacie. Jak i wymienić lagi z przodu na o wiele, wiele większym, na o wiele większym skoku. Nie wiem, czy wsadzę większe koła, czy zostanę przy takich mniejszych, ale na pewno nie będą koła z MRF-a, tylko będą koła od normalnego crossa. 80 chyba, piątki na tych mniejszych kołach. Taki będzie rozmiar, nie wiem jakie tam są dokładnie, będę musiał sprawdzić. Ewentualnie będziecie widzieć na ekranie. Na takich kołach będzie ten pit. Z tyłu zamontuję sobie, myślę przynajmniej, nie wiem jak mi to wyjdzie, spróbuję wcisnąć dłuższy wahacz z tyłu, jak i zawieszenie z tyłu będzie pływające, czyli na kiwaczce. Będę próbował coś takiego zrobić, a nie wiem czy mi się uda, nie? Czyli tak, wychodzi na to, iż chcę przeszczepić z przodu lagi z kołem, ze wszystkim, od jakiejś 85 RMA, CR-ki albo KX-a, jak i z tyłu wahacz cały i ogólnie zawieszenie tylne, jak i chciałem zawieszenie, jak i odtąd MRF to wszystko pójdzie na sprzedaż
i tył cały wstawię od normalnego crossa, czyli od razu z airboxem. No, żeby był airbox oryginalny, taki jak w oryginalnym crossie 85, nie? No, coś takiego, czyli przód będę miał od innego crossa, to znaczy przód będę miał i tył będę miał od crossa jakiejś 85, środek zostanie od MRF-a jakiś silnik, nie? Co z bakiem będzie, to nie wiem, zobaczymy, jak się uda spasować, to wszystko praktycznie pójdzie od jakiegoś crossa, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. I tu jest właśnie te pytanie do was. Nie wiem, czy ktoś ma tam jakieś znajomości albo coś. Czy w ogóle taki PID, jak przerobię go tak, czy ogólnie będę mógł nim startować w zawodach z pitbajkami? Właśnie to jest to, że pół pitbajka to będzie 85 jakaś, nie? No i właśnie nie wiem, czy opłaca mi się to przerabiać, dlatego jest właśnie dla was zapytanie, ten filmik, czy opłaca mi się to przerabiać, czy mi się nie opłaca to przerabiać, bo ja jestem w stanie to przerobić i właśnie nie wiem, czy jakbym zaczął na przykład coś tam, jakieś lepsze miejsca zajmować, że potem ktoś się do mnie dopierdoli, że to jest, nie jest speedbike, że to nie jest speedbike, bo ma części od jakiegoś markowego crossa, nie? No i to jest właśnie taka rozkminka dla was. Chętnie bym przeczytał wasze komentarze, wypowiedzi na ten temat. No, jak będzie się dało, to nie ma problemu, jakiś crossa kupię 85 po groszach z zajechanym silnikiem i przeszczepię zawieszenie i airboxa i takie różne inne pierdółki, przeszczepię od tamtego. Myślę, że ten projekt by się udało zrobić, wtedy bym sprzedał te części, tutaj lagi są z przodu, jak nówki są lagi, bym sprzedawał poza zaciski, hamulce, tarcze, no ewentualnie całe koło by poszło, całe koło z tarczą by poszło, przednie, tylne z napędem. Może udałoby się trochę kasy odzyskać i tak jakby za grosze przebudować całego MRF-a, nie? Myślę, że byłby dla was ciekawy projekt, mielibyście co oglądać, a na wiosnę ogólnie dni będą dłuższe, będzie widniej i będę mógł nagrywać coś po robocie dla was na kanał, nie? Taki jakiś grubszy projekt z MRF-a. I myślę, że na takim zawieszeniu byłoby miodzio, mógłbym to idealnie pod siebie wyregulować, bo już w takich markowych crossach to już jest tam sprężyny, nie sprężyny, różne pierdółki, jest wyższa opcja tuningu. No to piszcie w komentarzach, czy chcecie takie coś, czy nie chcecie, czy dałoby się to takim czymś potem, takim motorem startować na zawodach, czy nie dałoby się. No, a my się widzimy w następnym z odcinków. Kiedy? Zobaczymy. No, to na razie, trzymajcie się, hej.